na kolejnej wyprawie. Dwa dni przerwy, tłumy przez las przeszedły. Zaczynamy z grubej rury. Taki prawdziwek. Także zobaczymy, co tam dzisiaj będzie ciekawego będzie. Także idziemy łazić po lesie. Jak widać, grzybiarzy przeszło po lesie dużo, ale prawdziwków jest nadal bardzo dużo. Pierwszy, drugi większy troszkę. O, proszę bardzo. Także czuję, że dzisiaj znowu będzie trochę grzybów. Twarde nóżki, pogoda dopisuje. Poza tym, że trochę skarpa dużo, ale połazimy za grzybami. Słoneczko jest, także łazimy. Kolejny, jakże zacny prawdziwek. Proszę bardzo, od razu podejdę do drugiego. Kurczę, bo tak rosną, widzę rozszczepane. Trzeba dobrze łazić. Niestety bateria mi się kończy. Tu jest kolejny. O Jezu, nie idzie go wyrwać. Twardy. Niestety bateria mi się kończy. Ale jeszcze postaram się nagrać, bo widzę, że rosną. Dużo łażenia, ale grzybów jest też dużo. Szukamy. Tu wam pokażę jaki schowany. Prawie go minąłem. Widać? Nie widać. A jak się zrobi tak? Proszę bardzo. Piękna, prawdziwa, twarda nóżka. No przecudownie jest. Dobrze, mam tydzień wolnego, także natrzaskam filmów a filmów. Nóżka twarda. To są nasze górskie prawdziwki. Szukamy, szukamy, szukamy. To co najpiękniejsze. Jeden tutaj rośnie. Proszę zobaczyć, jak sobie ładnie parka urosnęła. Spróbujemy wydobyć. Jest jeden. Jest drugi. I jest trzeci. Niestety w tych lasach prawdziwki zawsze takie upieprzone będą od ziemi, bo taka ziemia. I tak sobie zmierzam do góry. O tu jeszcze mam lasu, a lasu do sprawdzenia. Bo niestety jakieś 50% jest robaczywek, bo jak je nożykiem sprawdzam, to kopię, no już widzę następnego. Tam za tym cienkiem, 2 metry nad nim. To 50% jest robaczywek, no niestety. Nie będę nosił ze sobą robaczywych grzybków. Ale te są śliczne. Szukamy, szukamy, szukamy. Jak to nie lubić zbierania prawdziwków? Proszę bardzo. W końcu piękny. Nóżka twarda, musi być zdrowy. Obok jest drugi. O Boże, tu już nóżka mięciutka. Ale ten jest śliczny. Także kurna, dzisiaj was z tego lasu nie wyjdę, a jeszcze miałem zamiar sprawdzić palę, także to niewyraźnie mówię. Jeszcze kupa lasu do sprawdzenia, więc sprawdzamy. I mamy kolejnego. Tamte niestety były robaczne. Zobaczymy, co z tym. Nóżka wydaje się twarda. Mam nadzieję, że będzie zdrowy. Łazimy dalej po tym lesie. Jest gdzie łazić. Kolejny ciekawy grzyb. Zwany muchomor. Bezstydny. Muchy się pasą na nim. Wali od niego. Będziemy szukać normalnych grzybów.